kokosz. Dlaczego? Żyjemy teraz w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o rozwój AI i tego, jak wpływa na nasze życie. Midjourney, czyli program, który generuje nam zdjęcia, wypuścił kolejną aktualizację, wersja 5.2, która jest jeszcze lepsza od tej, która była wcześniej. Midjourney zawsze miało problem, jeśli chodzi o ludzkie dłonie. Jak zauważyłem później, okulary przeciwsłoneczne, ale najpierw wygenerujmy jakiś obraz, gdzie będą widoczne dłonie, bo to jest dość zabawne. To jest zawsze ciekawy moment, kiedy człowiek pisze prompt i zastanawia się, co mu wyskoczy za potworność. Już mi się podoba. Ale obrzydlistwo. Co to jest? Boże. Dlaczego? Pomijając samą fakturę skóry i to cokolwiek, co tutaj się stało, to tu są trzy palce. To, tak nie powinno być. To, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest jakiś dramat. No, ale to właśnie kocham, jeśli chodzi o Midjourney, że cały czas to nie jest w stanie zrobić perfekcyjnych, ładnych zdjęć i zawsze są jakieś tego typu smaczki. No i to jest właśnie zabawne, czy trochę obrzydliwe, ale też zabawne. Pamiętam, kiedyś starsza wersja Midjourney wygenerowała obraz modela, który miał wywrócone dłonie na drugą stronę. Spróbuję znaleźć to zdjęcie. Było niezłe. Bardzo niedobrze mi się robiło, kiedy patrzyłem na to. Było to realistyczne i wydawało się, jakby coś mu się... jakby się urodził jakiś taki dziwny. To mi się bardzo podoba, że mamy różnorodne style, możemy coś sobie potem wybrać. Ale, i to jest tak przecudowne, kiedy zaczniemy trochę bardziej przyglądać się tym zdjęciom, zauważymy, że coś dziwnego jest. Lewe górne wydaje się być najbardziej zwykłe do czasu, kiedy nie przyjrzymy się dłoniom. Jak zawsze, dłonie to jest coś pięknego. Ten paluszek jest taki trochę wygięty, ale też widzimy, że pierścionek wychodzi ze skóry. Biorąc pod uwagę to, co wcześniej było widać, to jest pikuś. Ale, o, teraz to zauważymy. O mój Boże, na tym muralu z tyłu. 1, 2, 3, 4, 5 palców. Ale super, to jest właśnie piękne, jak takie szczegóły są popsute. Jakby to AI nie do końca radzi sobie z odzorowaniem refleksów i zawsze wychodzi tam, nawet nie wiem jak to nazwać, co się odbija w okularach tej osoby? Czy to jest odbicie, czy to są oczy, które i tak widzimy? A jeżeli to są oczy, to to są bardzo dziwne oczy. O, to też mi się bardzo podoba. Pisałem przystojny mężczyzna czytający książkę i przynajmniej moim zdaniem książka, która się pali, to nie jest książka, którą łatwo się czyta. Zajobiste. Ostatnią rzecz, jaką wiem, że AI nie potrafi robić, to nie potrafi składać słów. To nawet nie są litery, to jakieś symbole. Poniżej mamy skorce. Nowa wersja Midjourney umie więcej, robi ładniejsze obrazki, ale wciąż popełnia te zabawne błędy, co mnie bardzo cieszy, bo bez tego byłoby nudno w świecie, a tak możemy sobie popatrzeć na różne śmieszne zdjęcia, trochę się pośmiać, trochę się przestraszyć, ale przynajmniej jest ciekawiej w życiu. Jeżeli znasz jeszcze jakieś przykłady niekompetencji AI, to śmiało podaj w komentarzu, chętnie się pośmieję, kiedy będę generował obrazki. A no jak na tą chwilę, to by było wszystko. Do usłyszonka.